Obrót! Naprzód! Stop! W lewo! Naprzód! W prawo! Naprzód! Stop! Podpór! Raz! Dwa! Trzy! Cztery! Pięć! Sześć! Siedem! Osiem! Dziewięć! Dziesięć! Powstań! Naprzód! Obroty! Raz! Dwa! Trzy! Stop! Naprzód! Stop! Naprzód! Stop! Dziesięć! Siedem! Cztery! Sześć! Czym za realnego socjalizmu była ścieżka zdrowia i w parku, i w zakładzie karnym, wie każdy. Ale że to także kryptonim, nazwa pewnego strzeleckiego drylu, ćwiczenia, to już nie jest element wiedzy powszechnej, a szkoda, bo rzecz ciekawa. Dryl ścieżka zdrowia obejmuje dwie następujące po sobie fazy. W fazie pierwszej użytkownik broni porusza się po osi strzelnicy, gdzie wykonuje różne, raczej niewygodne, uciążliwe ćwiczenia, przysiady, pompki, wyskoki. Podczas tej podróży spotykają go niespodziewane, raczej niemiłe wydarzenia. A to ktoś go kopnie w zadek, a to poleją go zimną wodą z kubła, a to oślepią latarką, świecąc po oczach. Nic przyjemnego. Kiedy dotrze w okolice tarcz, przystępuje do drugiej fazy całej zabawy. Ma za zadanie wykonać kilka stricte już strzeleckich operacji. Strzelić, wybić magazynek, usunąć zacięcie. W wersji ekstremalnej na tarczach zobaczy równania arytmetyczne. Musi sobie w głowie pokalkulować, co to na której tarczy wychodzi, a następnie strzelać do tej tarczy, na której rezultat działania jest taki, jak to, co mu wykrzyczy złośliwy instruktor do ucha. Moc. Rzecz, jak pewno można się domyśleć, służy do przygotowania użytkownika broni do pracy w stresie, a ściśle do obecności stresorów, czynników, które stres psychologiczny wywołują. Jak to do nich przyzwyczai się, będzie umiał pracować spokojnie w takim nieprzyjemnym otoczeniu, to i w realnej walce być może zachowa spokój duszy, czystość umysłu, niczym mistrz Joda i walczyć będzie doskonale. Czy faktycznie ten dryl dowozi? Czy jest skuteczny? To już zdania podzielone. Jedni instruktorzy twierdzą, że tak, że to panaceum, święty graal całego instrumentarium strzelectwa bojowego. A inni, że nie, że to hosztaplerka, że to bullshit, coś silnie przereklamowanego. Jak jest naprawdę, trudno powiedzieć. Wiele zależy od tego, kim jest trener, jak ułoży ową ścieżkę zdrowia. Można to robić lepiej i gorzej. Ale koniec końców nie ma co marudzić. W pudełku na narzędzia, które nosimy w głowie, my, osoby uczące strzelania bojowego, niewiele narzędzi, które pozwalają nauczyć kogo pracować w stresie. Więc jak co nam dali, to nie narzekać, tylko brać z wdzięcznością i stosować. A koniec końców, żeby tak bez konsekwencji, po dobroci, na własne życzenie, może i za pieniądze, kogoś zimną wodą z kubła, w tej samej mierze bezecne, co bezcenne.